Jesteśmy w Lubawie, w hali przy ulicy Świętej Barbary i na spotkanie na antenie TV.com realizowane przez KP Sport zaprasza Państwa Marek Siwik. Oba zespoły już pojawiły się na parkiecie przed blisko pełną publicznością na hali w Lubawie. Numerem pierwszym Łukasz Wilczek, zmiennikiem numerem 13 Daniel Szklasz, następnie z trójką Roman Kondiuk, z szóstką Paweł Kaniewski, 8 Sebastian Grubalski, 10 Bartłomiej Piórkowski. Przewidują, ale możemy się spodziewać również jakieś niespodzianki. Kto wie, czy cofnięte. Start i zaczynają zawodnicy ze Szczecina. Strzał z dystansu, dobrze Szklasz, to była najlepsza sytuacja. Strzał kolejny niecelny w wydaniu Konstraktu Lubawa. Na pewno nam otworzy grę. Teraz próba. Gdzieś tam na raty bronił Szklasz. Strzał z dystansu, ale nad bramką. No nic. Ależ teraz bramka. 77. Arkadiusz Budzyn otwiera wynik w tym meczu. Znakomite dogranie z rzutu rożnego. I tym samym mamy prowadzenie drużyny Konstraktu w 15 minucie meczu Uniwersytetem Gdańskim. No i zobaczymy, jak to będzie. Podobnie zresztą Konstrakt, końcówka sezonu nie najlepsza, szczególnie ten tu mecz z Gwiazdą. No ale do tego już nie ma co wracać. To jest, że nie jeszcze walczy o piłkę. Kaniewski z dystansu, rzuca się Szklasz, ale piłka obok, słupka bramki. Czyszek. Czyszek prosto się do bramki, ale Kasper Zelma na posterunku. Czyszek niedokładnie uderzył. Kaniewski kontra. Paweł Kaniewski rusza do akcji. I jest drugi gol dla Konstraktu. Paweł Kaniewski zdobywa prowadzenie 2-0. Ależ teraz radość na trybunach przy Świętej Barbary w Lubawie. Budzyn, killer, kiper. Jeszcze raz dobrze Szklasz. To trzecia akcja rzędu Sylwestra Kipera. No. No i teraz szansa. Kiper, aj, za szybko podszedł. To był oczywiście Łożyński. Ja. Kolejne uderzenie z dystansu, blokuje dobrze Kondius. Uderzenie z dystansu, Maćkiewicz, podanie. No, próbował zamknąć całą akcję Geppert, ale... Piórkowski, ależ teraz pomylił się Sebastian Grubalski. Pusta bramka, no nic, że był ostry kąt i mocne tempo, ale... raczej Konstraktu. Może teraz Budzyn, dobrze się obrócił, nie ma faulu. Szklasz. Szklasz, uderzenie nad bramką. Kacpra Zelmy. Głęboko Konstrakt, strzał Szklarza, pusta bramka. Faulowany. No i to będzie żółta kartka dla Daniela Szklarza. Chociaż proszę o czerwoną. Druga żółta kartka dla Daniela Szklarza, czerwona i tym samym bez bramkarza. Ostatnie 2 minuty, pogoń. Strzał, dobrze Wilczek w bramce, powtórka, nie ma gola, jest dobitka, jest 3-0. Numerem 15 Paweł Osowski zdobywa trzeciego gola dla drużyny Konstraktu Lubawa. No i tym samym w euforii kibice tutaj dzisiaj na hali przy Świętej Barbary. I koniec! Konstrakt wygrywa z Pogonią 0-4, 3-0 w pierwszym meczu barażowym i ze sporą przewagą. Gracze z Lubawy za tydzień zmierzą się w rewanżu. No i Konstrakt ma historyczną szansę awansować. Dzisiaj jest to jest Pogoń. Cóż, musi uznać dzisiaj przewagę rywali.